Wiadomo, gdzie ukrywa się były prezes RARS. Będzie list gończy. Za Michałem K., byłym prezesem RARS, ma zostać wydany list gończy. Bliskiemu współpracownikowi Mateusza Morawieckiego postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W aferę zamieszany jest również Paweł S.Z., przedsiębiorca i twórca marki Red i Zbat. Obydwoje przebywają poza Polską. Onet ujawnił, gdzie się ukrywają. Afera w RARS. Onet ujawnia, gdzie ukrywa się były prezes Michał K. Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że w toku prowadzonego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych uzyskano materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie zarzutów brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wobec dwóch kolejnych osób, Michała K., byłego prezesa RARS oraz bliskiego współpracownika Mateusza Morawieckiego i Pawła S.Z., twórcy marki produkującej odzież patriotyczną Red i Zbat. Miejsce pobytu podejrzanych w kraju jest nieznane, co uniemożliwiało wykonanie z ich udziałem czynności procesowych. Wobec zachodzącej konieczności wszczęcia poszukiwań podejrzanych listami gończymi prokurator skierował do Sądu Rejonowego Katowice Wschód wnioski o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, przekazał PROK. Przemysław Nowak. W czwartek sąd, jak poinformował prokurator, uwzględnił wniosek prokuratury wobec Michała K. i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 90 dni od dnia zatrzymania. Pozwoli to na wszczęcie jego poszukiwań listem gończym, dodał Nowak. Sąd nie uwzględnił natomiast wniosku wobec Pawła S.Z., uznając, że obawa matactwa w jego przypadku nie jest na tyle duża, aby konieczne było tymczasowe aresztowanie, zwłaszcza że podejrzany złożył wniosek o wydanie wobec niego listu żelaznego. Jak ustalił Onet, Michał K. ma się ukrywać na tureckim Cyprze. Miejsca pobytu Pawła S.Z. nie udało nam się potwierdzić. Prokuratura go nie zdradza. Jak wynika jednak ze stenogramów z podsłuchów z jego telefonu, prowadzonych przez CBA w operacji specjalnej o kryptonimie Wallet, do których dotarliśmy jeszcze przed zmianą władzy w Polsce, planował on przeprowadzkę na stałe do Hiszpanii, czytamy. Śledztwo w sprawie RARS. Przypomnijmy, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęła 1 grudnia 2023 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie. W kwietniu 2024 roku sprawę przejął Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przedmiot śledztwa dotyczy m.in. dopuszczenia się od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego. Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne materiały o charakterze niejawnym oraz dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa GIIF złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. Tusk do Morawieckiego, liczymy na Twoją pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Michała K. Do sprawy odniósł się na platformie X były premier Mateusz Morawiecki, który ocenił, że mamy dziś kolejny akt perfidnej politycznej zemsty bandy Donalda Tuska. Jestem w pełni przekonany o uczciwości Michała Kuczmierowskiego, co z pewnością udowodni w toku procesu. Widać dziś jak na dłoni, że podjęte przez niego reformy i działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych są wyjątkowo nie w smak obecnej, destrukcyjnej władzy, niszczącej na swojej drodze wszystko i wszystkich, którzy dobrze służą Polsce, zaznaczył polityk PiS.
Następnie na platformie X sprawę skomentował premier Donald Tusk. Sąd zdecydował, będzie list gończy za byłym szefem RARS. To prawa ręka Morawieckiego, macher od respiratorów i generatorów. Gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie, napisał szef rządu. Liczymy, Mateuszu, na twoją pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Michała K., dodał Tusk, zwracając się do Morawieckiego.